Jesteśmy właśnie na targach książki katolickiej, stoisko miesięcznika Egzorcysta, wydawnictwa Monumen, które wydaje książki związane właśnie z demonologią i z życiem duchowym i apologetyką katolicką. Naszym dzisiejszym gospodarzem jest pan? Mariusz Głuchowiak, wydawca miesięcznika Egzorcysta, wydawnictwa Monumen. Panie Mariuszu, proszę nam powiedzieć, najnowsza pozycja, co to jest? No, najnowsza pozycja trochę odstaje od reszty naszych książek, ale jest to bardzo, bardzo udana pozycja. Są to opowieści biblijne dla dzieci i młodzieży, wersja polsko-angielska, bardzo z takim innowacyjnym układem treści do nauki języka angielskiego, no, albo polskiego, jeśli chodzi o polonię. Gdzie tutaj jest jedno zdanie po polsku, jedno po angielsku, także bardzo przejrzysty układ i wszystko jest nagrane na płycie CD po polsku i po angielsku, cały tekst. W sumie prawie 14 godzin do odtwarzania w komputerze. Tak, w MP3, także naprawdę. Czyli książka edukacyjna. A co z klasycznych, demonologicznych książek dotyczących okultyzmu można dostać? No z ostatnich książek, no to jest tutaj książka poświęcona szatanowi, co o nim wiadomo z Pisma Świętego, takie dosier biblijne. I chyba jedna z naszych ostatnich pozycji to jest walka świętych z diabłem. Dobrze. Czyli zmagania świętych z naszym największym przeciwnikiem. No i też chyba jedna z ciekawszych książek, która się ostatnio u nas ukazała, to jest o homeopatii. To jest bardzo ważny temat. Homeopatii nie polecam. Z punktu widzenia naukowego są to bzdury. Ale też z punktu widzenia duchowego może homeopatia zaszkodzić ze względu na okultystyczne korzenie, rytuały, które tam się odprawia, produkując te specyfiki. Nie leki, tylko specyfiki. Przypomnijmy, że w sprawie homeopatii bardzo krytyczny głos zabrała Naczelna Rada Lekarska. Minister Zdrowia Radziwiłł też wielokrotnie wypowiadał się w bardzo negatywny sposób. Zwykłe oszustwo. A prócz, czy są jeszcze jakieś książki, które dotyczą zagadnień bioetycznych, na przykład takich jak gender, czy marksizm kulturowy? O, proszę pokazać. No, to też nasza książka, która traktuje o ideologii gender z różnych punktów widzenia. To jest praca wielu autorów. I przypomnijmy tak już na koniec, miesięcznik Egzorcysta, z którego pochodzi duża część tych tekstów wydawanych w książkach, jest to czasopismo mające bardzo dobrze wykształconych publicystów. To są często profesorowie, naukowcy. Nie jest to pisane tylko z takiego pobudzenia duchowego, ale z bardzo dużym, dobrym warsztatem merytorycznym. No tak, nawet bym powiedział, że publicystów jest stosunkowo mało. U nas piszą w większości eksperci, którzy starają się pisać w sposób publicystyczny, czy piszą w sposób publicystyczny, ale dobieramy autorów do tematu, tak żeby każdy numer był opracowany kompetentnie. Teraz wyszedł bardzo ciekawy numer, polecam, o psychoterapiach i psychologii pseudopsychologii. Bo naprawdę dużo jest pseudonauki, jeśli chodzi o psychologię, zwłaszcza taką stosowaną, popularną. I też, jeśli ktoś chce korzystać z psychoterapii, to też powinien gruntownie przebadać, czy ona ma podstawy naukowe, czy nie. Bo nie jest tak, że jeśli nie pomoże, to nie zaszkodzi. Bardzo często szkodzi. Bardzo dziękujemy.